Powiem wam, kochani, 10 lat temu, jak rozpoczynaliśmy przygodę z Rock Nocą, wpadliśmy na pomysł. Zrobiliśmy przegląd kilku kapel razem z Radiem Inter, z Zatrąb i Teatr i paroma jeszcze tam różnymi partnerami, różnymi przyjaciółmi. Nikt się nie spodziewał, że po 10 latach 10. edycja będzie tak wyglądała. Już się pakujcie się tak dobrze właśnie. Słuchajcie, będziemy mówić mało. Chciałbym jedno powiedzieć, nastąpiła dzisiaj taka smutna rzecz z Marą Michael Jackson. Czy to jest, was obchodzi, czy nie? Nie wiem, mnie to obchodzi, ponieważ zmarł człowiek, który tworzył do dzisiaj historię muzyki. Umarł król, niech żyje król. Open mic. Zespoły z Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Białorusi. Dwa gorące dni,
26 i 27 czerwca. Zaczynamy od godziny 17 na zielonogórskim Deptaku. Wstęp wolny. Na zakończenie festiwalu zagra Farben Leire. Organizatorzy: Fundacja Kombinat Kultury, www.studionagram.com, Radio Index, Portal i Gazeta Studencka UZ-ka, Radio Zachód, Gazeta Lubuska, Zielonogórski Ośrodek Kultury Amfiteatr, Parlament Studencki Uniwersytetu Zielonogórskiego, Polish Art Scotland, Stowarzyszenie Rock in Berlin. Projekt sfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego i Urzędu Miasta Zielona Góra oraz www.studionagram.com, Centrum Poligrafii Cyfrowej, Fabryka Reklamy IBI, rokuspokus.com. W piątek zagrają Open Mind Zielona Góra, Pathfinder Poznań, Details Białoruś, Nushi Zielona Góra, Syndrom Żagań, Blamka Szprotawa, Raz Tu Raz Tam Wałbrzych, w sobotę Dario Berlin, Delayed Poznań, Mesalina Bełchatów, Fox Gang Szkocja, Shirley Holmes Berlin oraz pokaz fire show grupy Over the Fire. Patronat TVP3, Radio Index, Gazeta Wyborcza, Independent.pl, Serpent.pl, Freenight.pl. Więcej informacji na www.rock-noca.pl.